zaczynamy. Pierwszy dzień za nami, ale to był rajd bardzo, bardzo fajny tak naprawdę. Ciężkie warunki, ale warunki takie same dla wszystkich. Pierwsza pętla, złe opony, absolutna pomyłka. Druga pętla, mieliśmy olbrzymi problem z płytą, która nam się na pierwszym mecie zadarła i działała jak spycha. Przepływała się płytą, samo jest strasznie. No a trzecia pętla, czyli ten ostatni OS, niesamowicie trudny. Znaczy po prostu taki kolejna metrowa miejscami. Ekstremalnie trudne warunki. Mieliśmy kilka przygód. Urwała nam się płyta na czwartym odcinku, czyli czwarty, piąty. Jechaliśmy z urwaną płytą, która nas bardzo mocno podbijała i hamowała. Trzecie miejsce dzisiejszego dnia. Jeszcze jutro jest dłuższy i trudniejszy dzień. Także to jest dobry prognostyk na pewno na jutro i na dobry wynik, ale musimy dużo pracować, mieć dużo fanu jutro i wtedy na mecie porozmawiamy. Zegar teraz? Idzie. To jest ten zegar na środku? Tak. Tam, nie wiem, 15 km przejechanych faktycznie na kapciu, bo to bardzo ładny OS, więc szkoda tych kilometrów. Generalnie rajd udany, było wszystko. Ten kapeć nie wiadomo, gdzie się zdarzył tak naprawdę, bo to nie był błąd, że coś uderzyliśmy, że nas wyniosło, że opuściliśmy drogę. Po prostu on gdzieś musiał, nie wiem, kamień, może wystający bruk, nie mam pojęcia. To najpierw był slow puncture, potem już to się zupełnie w powietrze spadło po nas, skończyliśmy odcinek na feldze. Natomiast nie mamy pojęcia, gdzie zapaliśmy. Nie był to ewidentny błąd na pewno. Mieliśmy wspaniałych rywali na tym razie, to trzeba podkreślić. Konkurencja była imponująca. Wszyscy jechali naprawdę, czołówka jechała naprawdę skrajnie szybkim tempem. Co było fajne? Fajne była różnorodność samochodów topowych. Naprawdę było mnóstwo topowych samochodów. Były samochody klasy RRC S2000, nowa klasa R5. Mogliśmy bezpośrednio zobaczyć, jak one rywalizują, które są w jakich miejscach lepsze. Tego nigdy nie było w Polsce. Dobra organizacja, mnóstwo kibiców sympatycznych. Były i szerokie drogi, i wąskie, i wyboiste, i równe się zdarzały. I
kolejny i bez kolei. No wszystko, co powinno być na rajdzie szutrowym. Mnóstwo pięknych hop, naprawdę fajnie. Mogą być pozytywne.